Czwarta edycja targów zegarów i zegarków, It's All About Watches. Znowu wracamy do Łodzi, do Instytutu Europejskiego, a moim Państwa rozmówcą jest Magdalena Wojnar. Cześć Magdo. Dzień dobry, cześć. Magda, chyba jesteście z nami od samego początku. Od samego początku albo od drugiej edycji, jak dobrze pamiętam, ale chyba właśnie od samego tak, jak początku. Przez cały dzień próbuję liczyć, ile było już tych festiwali, ile było już tych targów i jakbyś tak na przestrzeni właśnie tych kilku lat mogła spróbować powiedzieć, czy według Ciebie to się zmienia, w jaką stronę to idzie, czy to ewoluuje? Myślę, że tak. No, myślę, że taki rynek zegarkowy ma u nas potencjał, jeśli chodzi o rynek ten polski i z roku na rok to się rozwija. Coraz więcej ludzi jest po prostu świadomych, jakie zegarki nosi. I tak samo jeśli chodzi o paski, no to też chcą mieć już klienci coś takiego, że tak powiem, lepszego, tak? Jest większa świadomość. Jasne. Rozmawiałem z kilkoma osobami i cały czas takie, to jest chyba prowokacyjne pytanie, ale zastanawiamy się, i ja zadaję to pytanie, czy widzicie zasadność łączenia festiwalu wraz z taką właśnie dzisiejszą formą targów? Bo my to do tej pory rozdzielaliśmy, czyli był festiwal, stricte festiwal, festiwal i targi tak. Jako targi, które w tej chwili mamy czwartą edycję samych targów. I teraz pytanie, czy wracać do tego festiwalu, do dużej, wielkiej imprezy w połączeniu z targami? Ja myślę, że tak, że w moim osobistym zdaniu jest to jednak przyciągające, no bo jeśli jest wiadomo jakiś taki bardziej jako festiwal, no to wiadomo, są marki takie premium, typu jak była kiedyś Omega czy coś takiego, więc tak, to tak, tak. Zawsze przyciąga takiego klienta, powiedzmy z ulicy po prostu, tak? Jednak marka na przykład Omega ma wyrobioną renomę oczywiście w Polsce, więc myślę, że jak najbardziej. Super. Dwa lata temu zadałbym pytanie, czy widzimy zasadność robienia ogólnie tego typu imprez dla środowiska, dla kolekcjonerów, dla osób, którzy trudnią się sprzedawaniem zegarków. Dzisiaj wiem na pewno, że tych imprez potrzeba więcej. Pytanie, tak. Jakie jest Twoje zdanie? Według mnie to też, że na pewno jest potrzebna więcej i może nawet też w innych miastach, no nie? Typu Kraków, Warszawa. Kraków, tak. Oczywiście, jak najbardziej. Co słychać w Krakowie? Tak krótko, w topik. Krakowie wszystko w porządku. Smog dalej zieje ogniem, Wawel stoi, więc jest wszystko po staremu. Rewelacja. Magda, bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś chwilę na rozmowę. Dziękuję. Dziękuję, że jesteś z nami przez tyle lat, tak. Że udało nam się porozmawiać i mam nadzieję, że widzimy się najpóźniej w kwietniu. W kwietniu w przyszłym roku. Przyszłego roku. Tak dzięki jest. Wielkie. Dziękuję bardzo. Hej. Hej.